Siema, spróbuję dzisiaj zrobić nogi. Jak wiecie, mam jeszcze tą czwórkę lekko uszkodzoną, ale robiłem już mały sprawdzian. Jest to jedyny czas, w którym pozwalam sobie używać maszyn, gdzie tłumaczę używanie maszyn przez na przykład bolące biodro, miednicę i niemożliwość wykonywania przysiadów, czy bolące na przykład czwórka, wtedy robię dwugłowę na maszynie. Już dzisiaj zrobiłem, ale uznałem, że spróbuję jednak trochę tych przysiadów. Zrobiłem małą serię taką rozpoznawczą na 60 kg w płaskim obuwiu. Zmieniłem buty na trójbojowe. Co poleci? Poleci teraz setka, myślę 6 razy, 136 razy i zobaczymy później, jak się będzie zachowywać ten czworogłowy, bo jeżeli zaboli, to automatycznie przerywam trening. Jeżeli nie będzie bolał, to polecimy dosyć wysoko. Po skończonych siadach chciałem robić bułgary, ale obawiam się, że bułgary już na teraz to będzie za dużo. Dlatego zrobię sobie barki, jakieś mocne wyciskanie żołnierskie na siedząco, jakiś push press i może jakieś wznosy bokiem, tak żeby się jeszcze trochę porozbijać. Także lecimy. Kilo. Następna seria, zrobię sobie czwórki, z racji, że przy 130 było w miarę fajnie. Jedna, co zauważycie na filmie, prawa stopa, ona już ucieka odrobinę do krawędziowania, co może na większym ciężarze przełożyć się na kolejne bóle właśnie gdzieś w czwórce, gdzieś w FMO ewentualnie, bo kolano by chciało się już schodzić do środka, ale w miarę fajnie otwieram jeszcze biodra, więc jeszcze to kontroluję, zobaczymy, jak będzie na większym ciężarze. No jest to kwestia już nie robienia przysiadów długiego czasu, dlatego też muszę znowu szukać tej pozycji. Będę się starał teraz to skorygować, żeby już być całkowicie fajnie wbitym w ziemię, więc co, 160, lecimy czwórkę, potem chyba ostatnia seria, zobaczymy, czy 190, czy 200 i to będzie na tyle, bo nie ma na razie co przeciążać tej nogi. Lecimy dalej. Puściłem 200, 190, chyba po raz pierwszy zrobiłem coś, z czego będę później dumny. Nie dałem się ponieść, poczułem lekki ból w czwórce na 160, dlatego odpuściłem dalsze robienie nóg. Uważam, że dosyć fajnie się dzisiaj przekrwiły, zwłaszcza, że zrobiłem mnóstwo serii na samych wyprostach na maszynie przed tymi wsiadami. I tyle, nóg koniec, lecę z barkami. Ostatnia seria wyciskania na barki, 140 kg. Mam nadzieję, że zrobię chociaż 4, może 5 ruchów tą 140. I docencie to, bo nagrywam dla was filmy, kiedy nie jestem w formie, a wielu gości po prostu tego unika i nie nagrywa filmów, kiedy nie są w formie, nagrywają dopiero na szczycie. Więc to, co widzicie, to są takie moje, powiedzmy, pełzanie po dnie. Dlatego docencie to, że to nagrywam.